Jesteście gotowi na disco? Jesteście gotowi na polo? Telewizyjne disco polo, tylko w wideoblogu błyskawicznym, odcinek 45. Miało być 47 dni przerwy, podobno. Miało być 47 dni przerwy, ale komisja licencyjna rozpatrzyła nasz wniosek szybciej, pozytywnie i wracamy. Nasi fani się tego domagali, Kuba Żywko i Tomasz Zawadzki. Nie mogliśmy dłużej czekać, zwlekać. Dokładnie, musimy się trochę poboksować. Uczesani. Uczesani wracają. Uczesani odcinek pierwszy. Swoją drogą jesteśmy trochę leniwi, jeśli chodzi o realizację wideoblogów, bo tak zobaczyłem ostatnio Paweł Zarzeczny, to już ma ile tam, jak młoda na sukces prawie. Milion odcinków. Codziennie jest na wizji. Więcej niż Klan ma. O czym my dzisiaj rozmawiamy? Chcieliśmy porozmawiać o pewnej klasyfikacji piłkarzy, którą stworzyliśmy z uwzględnieniem pewnych, powiedziałbym, nie sympatii, ale określeń Kuby Polkowskiego, który, jak wiecie, jeździ bardzo często na kadry młodzieżowe. Ostatnio też był na U15. To rzeczywiście wyolbrzymione nieco przez siebie, ale możemy tak to przyjąć. Ale no, tak, na tym polega rozrywka, żeby wyolbrzymiać. I piłkarzy dzielimy na piłkarzy, panów piłkarzy. Pamiętacie, jak Kamil Grosicki nazwał Arka Milika po meczu z Islandią? I przepiłkarzy. I to jest ta kategoria, którą wymyślił Kuba. Większość piłkarzy z reprezentacji młodzieżowych tak raczej klasyfikuje się w tej, dokładnie. Kuba przyjeżdża z reprezentacji młodzieżowych, to mówi, nie, no teraz to są tacy przepiłkarze. Mówi, ten, Marchewka, Rosołek, Karbownik i tak dalej, więc... No, tak, prawda. I nagrałeś z tej okazji snapa. Ostatnio tam podawaliśmy swoje konta na Snapchacie, tak? To teraz możemy też pokazać, co nagrałeś, co mi wysłałeś podczas mojego pobytu. Znaczy, żeby zarysować właśnie, na czym ta szyderka polega, z Kubą Rejmoniakiem, który jest tutaj za aparaturą dźwiękową, nagraliśmy takiego snapa. Karbownik, okazuje się, ma nie tylko gaz, ale i wykończenie. Ale pozostaje najważniejsze pytanie. Czy jest przepiłkarzem? Czy Karbownik i Marchewka są przepiłkarzami? Teraz może szybko odpowiedzieć. Nie chciałbym ich przesadnie pompować, wiesz. Nie, ale Kuba Karbownik naprawdę całkiem dobrze wypadł w konfrontacjach z Finlandią i Słowacją. Zresztą możemy teraz puścić, jak ja będę mówił, jego bramki. Naprawdę dobre występy. Troszeczkę Oskar Nowak mnie rozczarował, bo słyszałem wiele dobrego na jego temat. Słabsze mecze akurat teraz, ale cały czas w nich wierzymy. No, Marchewka to jest taka dziewiąteczka na przyszłość, którą warto obserwować. Zresztą wychowanek rozwoju Katowice. Tak, no gdzieś te jego losy są podobne do Arnka Milika. Zresztą pamiętam, że byłem w Amsterdamie rok temu i Arnk Milik mówił mi, żebym zwrócił na niego uwagę. Na Marchewkę. Łatwo było zapamiętać to nazwisko, więc przy powołaniach od razu mi się to sytuacja przypomniała. Tak, żeby też pamiętać. Możesz iść dalej z tematami. Mogę iść dalej z tematami. Gdzie Randa on jest? Gdzie jest Randa? Poczekaj, zapomniałem teraz. Nie, byliśmy też przy okazji tego turnieju w Krośnie. Mieliśmy jeden dzień luźniejszy. Stwierdziliśmy, że pojedziemy sobie zobaczyć, jak wyglądają przepiłkarze z Ukrainy, a w zasadzie może z Brazylii, a więc Szachtar Donieck kontra Sporting Braga. To teraz może taki też kącik, jak mniej więcej wyglądało wchodzenie na stadion. Mieliśmy miejsca, mieliśmy dobre miejsca i zobacz, jak się wchodziło na stadion. No było dosyć ciekawie, trzeba było walczyć o to miejsce. Ale na arenie we Lwowie. Tam właśnie jakieś krzyki. Słychać krzyki, słychać strzały. Cisnęli was w języku. Nie, zacięły się kołowrotki. Mieliśmy kolegę, który miał przyśpiewkę na ten temat. No właśnie, pozdrawiam Artura Szczepanika. Jak pierwszy raz na Legii były kołowrotki, nikt też nie mógł przejść, stadion się nie zapełnił i wszyscy śpiewali. Dokładnie, i tak cały czas. Odbijam piłeczkę do ciebie teraz. Odbijasz do mnie. Ja chciałem powiedzieć o jednej rzeczy, ponieważ widziałem, że dziś przegląd sportowy na pierwszej stronie umieścił Łukasza Piszczka. Oczywiście u Piszczka byliśmy wcześniej. No, no i też tam dużo wątków, które się pojawiły w przeglądzie, poruszaliśmy. Natomiast pomyślałem sobie o jednej rzeczy, że piłkarz, i to też ważne dla tych przepiłkarzy, których kreujesz, bo oni za chwilę wejdą w ten dorosły wiek. Łukasz Piszczek też wyróżniał się w młodzieżówkach. Zdecydowanie, i był napastnikiem. Tak. Ważna rzecz jest taka, że piłkarz na tym poziomie musi mieć nie tylko pasję do piłki, nie tylko pasję do pracy, o czym często mówimy, ale pasję do przygotowania fizycznego. Mateusz Bogdan by wymienił jeszcze jedną pasję. Ale to już tak. Ale to kiedyś tam, tak, to są didaskalia, jak Mateusz Borek. Musi mieć pasję do przygotowania fizycznego i musi się tym właśnie nie tyle, że zainteresować, ale właśnie zafascynować. Tak. I Łukasz Piszczek jest takim piłkarzem, który się właśnie fizycznością bardzo zainteresował. Kalisteniczna bestia. Kalisteniczna bestia, interesuje się crossfitem. Rozmawialiśmy dużo na ten temat także off the record i przedstawił nam pewne ćwiczenie z pozoru łatwe,
ale jednak nie takie łatwe. Łukasz Piszczek dużo na drążkach ćwiczy, czego, na co mamy dowód w naszych zdjęciach z kulisów meczu, zdaje się, z Finlandią. Przed meczem z Finlandią on sobie tam na drążkach ćwiczył w takiej specjalnej salce i mówi tak, zrób takie ćwiczenie, które trwa maksymalnie 6 minut i musisz podciągnąć się na drążku raz, zrobić 20 sekund przerwy dwa razy i do 6, tak? Znaczy nie, ile dasz rady. Zmieścisz w czasie, okay. ile dasz rady. Więc zróbcie to ćwiczenie i powiedzcie, do ilu doszliście. No są też tacy piłkarze, którzy by odpadli już po pierwszej próbie. Są tacy, a słyszałem takie głosy przy okazji, było kiedyś dużo wywiadów w polskiej prasie z Kowalczukiem? Kowalczukiem z Hanoweru, który mówił, że... Hanowa, ja. To jest jak się wyjeżdża A2 z Poznania, przekracza się granicą, później prosto dwójką na Hanower, jakby ktoś nie wiedział. Trzeba jechać. Na Hanowa. I wtedy trener Kowalczuk mówił taką rzecz, że jego zdaniem każdy piłkarz Bundesligi jest się w stanie podnieść minimum 10 razy na drążku. Chyba 6 to jest takie minimum. Pamiętam, że Per Mertesacker miał z tym problem. No właśnie. Wymieniał go jako przykład, negatywny przykład. Ale on pracował na tym w końcu chyba, jak nasz operator doszedł do 6. Myślę, że Łukasz Piszczek nie ma z tym żadnego problemu. Ciekawi, robi masę lapy i tak dalej. Ciekawi jesteśmy właśnie waszych postępów w tym. No i to myślę, że też inspiracja dla tych piłkarzy, którzy mają być piłkarzami. Myślę, że inspiruje go Ania Lewandowska. I co chciałem powiedzieć, jak już rozmawiamy o Piszczku i o Borussii Dortmund, która zagra w finale Pucharu Niemiec razem z Bayernem Monachium, to rzuciło mi się w oczy w tym tygodniu na Twitterze u Andrzeja Gomołyska, który... Taktycznie net, tak. Który pokazał sytuację z meczu Borussii i reakcję Tomasa Tuchela na to, jak nie zachował się Weigl. Pyta w podtekście o to, ilu trenerów z ekstraklasy zauważyłby, że coś jest nie tak w tej akcji. Ja uważam, że wcale nie tak mało. Bo ja absolutnie jestem zdania, że mamy bardzo dobrze czytających grę trenerów w polskiej ekstraklasie, ale to ciekawa sytuacja, którą sobie teraz możecie przejrzeć. Także wściekł się Tomasz Tuchel, tak jakby co najmniej Wajk nie strzelił karnego albo z 2 metrów z podłogą na pustą bramkę. Tak, Łukasz, oddałem Ci ten mikrofon na 2 minuty, stracił program na dynamice i to dość wyraźnie. Chciałem jeszcze też nawiązać do Pucharu Polski, który już, finał Pucharu Polski. Ja mówię o prawdziwych przepiłkarzach, wiesz? Spokojnie, trzeba pompować to, co nasze, wiesz. Drugiego maja. Piszczek to niby co, z Niemiec, ale czy co? Mówiłem o Borussii Dortmund, tutaj nawiązuję teraz do Pucharu Polski. Finał 2 maja, szykujemy też materiały z tej okazji. No ja się dogrzebałem do takiego meczu pomiędzy Legią i Lechem. Sprzed kilku lat, nie będę mówił, kiedy to dokładnie było, i taka krótka zajawka, to wywiad z jednym piłkarzem, który już nie gra w Lidze Polskiej, ale wówczas zmierzył się z Lechem i bardzo to przeżywał zresztą. Z Lechem to zawsze potyczki, nawet w Ekstraklasie są bardzo ważne. Tutaj też również u mistrza gramy, więc też był bardzo ważny mecz. No myślę, że fajna fryzura. Wszyscy poznaliście tego człowieka. Fajna fryzura, Michał. Ja natomiast, żeby nie zepsuć efektu materiału, który też przygotowywaliśmy w Poznaniu, dam tylko dźwięk. Dobra. A krótki dźwięk. Tu już się można czegoś domyśleć, ale nie sądzę, żeby ktoś... Ale ten materiał zaskoczy, myślę, wiele osób. Tak, też mi się naprawdę, tak to wydaje. Także bądźcie czujni, kawał bo kina. W przyszłym tygodniu przed Pucharem Polski na pewno nałączy nas piłka będzie. To może jeszcze teraz taki dżingielek ze Snapchata. Czy jest przy piłkarzach? No właśnie. Czy będą przy piłkarzami, to się okaże. To się okaże. Mam jakiś suchar? Ja nie przygotowałem niestety. A mem Polkosia? Gdzie jest mem Polkosia? Zaginął. Nie, nie ma. W następnym odcinku. W następnym 46. odcinku, który pewnie już będzie traktował wyłącznie o Pucharze Polski, finale Pucharu Polski, a teraz jeszcze Ekstraklasa, także do zobaczenia niebawem. Do zobaczenia.